Nazywam się Alicja Jarosz i jestem dyplomowanym dietetykiem. W tym filmie chcę poruszyć temat ilości posiłków. Ile tak naprawdę powinniśmy spożywać posiłków, aby odżywiać się zdrowo? Pewnie znaczna część osób odpowie, że 5 posiłków i to najlepiej co 3 godziny. Ale czy rzeczywiście tak jest? Nie do końca. Najważniejszym czynnikiem przy wyborze ilości posiłków są nasze preferencje oraz styl życia. Ilość posiłków powinniśmy dostosować do naszych możliwości, trybu pracy, dnia. U niektórych dobrze sprawdzi się spożywanie 5 posiłków, natomiast u innych, na przykład ze względu na charakter przerw pracy, sprawdzi się jedynie spożywanie 3 posiłków dziennie. Badania naukowe nie wykazały istotnie statystycznie różnic pomiędzy spożywaniem 3 a 5 posiłków. U części osób 5-6 mniejszych posiłków przełoży się na lepszą kontrolę apetytu oraz mniejsze podjadanie. Natomiast u drugiej grupy może okazać się, że częstsze posiłki będą zmagały myślenie o jedzeniu, bo będą zbyt małe, aby ich nasycić. A takie rozregulowanie apetytu może mieć negatywne skutki. Większe znaczenie od ilości posiłków będzie mieć bilans energetyczny. Jeśli będziesz jeść zbyt dużo, przytyjesz. Jeśli będziesz jeść mniej niż wynosi Twoje zapotrzebowanie energetyczne, schudniesz. Organizm każdego dnia rozlicza się z ilości energii dostarczanej i wydatkowanej, a nie z ilości posiłków. Jeśli zależy Ci na utrzymaniu stałej masy ciała, przede wszystkim musisz zadbać o to, aby Twoje zapotrzebowanie energetyczne było identyczne z ilością dostarczanej energii wraz z pożywieniem. Oczywiście są wyjątki, kiedy to zaleca się spożywanie większej ilości posiłków, na przykład u sportowców, osób wykonujących ciężką pracę fizyczną, osób chcących zwiększyć swoją masę ciała lub borykających się z refluksem. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że ilość spożywanych posiłków jest kwestią indywidualną. Zastanów się, jaki jest Twój cel, jakie jest Twoje zapotrzebowanie. Czy dobrze czujesz się spożywając większe czy mniejsze porcje? Bardzo dużo zależy od preferencji. Czy masz czas na przygotowanie dodatkowych przekąsek pomiędzy głównymi posiłkami oraz czy nie istnieją wskazania medyczne do zmian w diecie? U zdrowych osób najczęściej dobrze sprawdza się model 3 lub 4 posiłków w ciągu dnia. Pamiętajmy także o tym, że nie chodzi o to, aby zjeść, ale o to, aby odżywić nasz organizm. Dlatego bez względu na to, czy stawiamy na większą liczbę posiłków w ciągu dnia, czy decydujemy się na ich ograniczenie, najważniejsze jest pokrycie dziennego zapotrzebowania na niezbędne wartości odżywcze. Główne posiłki powinniśmy opierać na modelu talerza zdrowia. Warzywa i owoce powinny stanowić połowę talerza. W piramidzie żywieniowej stanowiły jej podstawę, czyli powinniśmy spożywać je jak najczęściej. Większą część diety powinny stanowić warzywa. Warto wybierać różnokolorowe, bo każda barwa wykazuje inne właściwości. Kolejną ćwiartkę stanowią produkty zbożowe, tak jak kasze, ryż, makaron, pieczywo. Rekomenduje się spożywanie produktów pełnoziarnistych. Ostatnia ćwiartka to produkty będące źródłem białka i tłuszczów, czyli na przykład nasiona roślin strączkowych, produkty sojowe, orzechy, nasiona, oleje. Ogranicz w swojej diecie spożywanie nasyconych kwasów tłuszczowych, tłuszczów trans, nadmiernej ilości soli oraz cukru. Każda dieta może wyglądać inaczej i różnić się ilością posiłków w ciągu dnia, ze względu na przykład na rodzaj wykonywanej pracy czy aktywność fizyczną. Ale bez względu na to, jak rozmieścimy posiłki w naszym planie dnia, najważniejsza będzie i tak ich jakość. O tym nie można zapominać. A ilość spożywanych posiłków należy dostosować do siebie. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się film, możesz polubić go na Facebooku Stowarzyszenia Poranek lub platformie YouTube. Możesz również przesłać go znajomym lub rodzinie. Do usłyszenia!